Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Później uczestnicy przeszli do budynku MCKPG Gigantów Mocy. Tam też odśpiewano hymn państwowy oraz odegrano hejnał Bełchatowa. Dziękuję Państwu, że przyjęliście nasze zaproszenie, że jesteście Państwo dzisiaj z nami w tym wyjątkowym, pięknym dniu. Dniu samorządu terytorialnego, ale i pięknym jubileuszu dla powiatu bełchatowskiego. Bo 20 lat to piękny jubileusz. To, że jesteście Państwo dzisiaj tutaj z nami, to znaczy, że ten jubileusz jest równie ważny też dla Was. Serdecznie Państwu dziękuję. Dzień Samorządu Terytorialnego to nie jedyna okazja do świętowania. Tego dnia uczczono również 20-lecie powiatu bełchatowskiego. Okolicznościowe statuetki otrzymali starostowie bełchatowscy wszystkich kadencji oraz radni Rady Powiatu w Bełchatowie, którzy sprawowali mandat przez rekordową liczbę kadencji. Wyróżnienia otrzymali również pracownicy, którzy od 20 lat pracują w bełchatowskim starostwie. Część artystyczną wydarzenia uświetnił chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Marta Kołatek z zespołem.